Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić, jak obliczyć średnioważony koszt kapitału. Jest on nazywany VAT i on jest podany w spółce akcyjnej, której już wiemy, że kapitał akcyjny tutaj własny wynosi 650 tysięcy złotych, a kredyt wynosi 550 tysięcy złotych. Wiemy, że roczna stopa kredytu wynosi 8%, a akcji 20%. Jeżeli wiemy, jaka jest podana stopa podatku dochodowego, możemy w tym momencie przystąpić do obliczenia wymaganego tego średnioważonego kosztu kapitału. Jeżeli wiemy, że kapitał obcy, czyli kredyt, bo to nazywamy, pamiętajmy o tym, że po prostu w firmie wyróżniamy kredyty, kapitały własne i kapitały obce. Własne to są nasze środki, kapitały obce to są pożyczone od innych podmiotów środki pieniężne, a więc kapitał obcy jako ten kredyt to 550, kapitał własny, czyli nasze własne pieniądze, na przykład w formie akcji, to 650 tysięcy złotych i od razu mam tutaj zaznaczone, jaki koszt jest kapitału własnego i jaki jest koszt tego kredytu. Musimy również uwzględnić to, jaki był podany w treści zadania podatek dochodowy. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że jeżeli zaciągamy kredyt, który nominalnie jest oprocentowany 8% w skali roku, to my jesteśmy bronieni, tak w cudzysłowie, tak zwaną tarczą podatkową. Oznacza to, że 20% tego kredytu, kosztu kredytu, możemy wrzucić sobie w koszty. A więc realnie, jeżeli 8% kosztuje mnie kredyt, jeżeli przemnożę przez 1 minus T, czyli T jako nasz podatek dochodowy, to my faktycznie płacimy nie 8% od tego kredytu, tylko 6,4, czyli faktycznie jest to ciut mniej, ale czasem robi różnicę. A więc średnioważony koszt kapitału nie jest to wzór w żaden sposób skomplikowany. On po prostu uwzględnia zarówno koszt kapitału własnego, jak i koszt kapitału obcego, ale jest to koszt średni, po pierwsze średni, czyli gdzieś znajdujący się między 20 a policzonym 6,4%, gdzie wagami jest to, ile mamy tego kapitału obcego, a ile mamy kapitału własnego w łącznej sumie posiadanych kapitałów w firmie. A więc, jak tu widać, średnioważony koszt kapitału to jest suma udziałów procentowych danego kapitału w łącznym kapitale, jaki posiadamy, przemnożony razy koszt danego kapitału. I tak dodajemy do siebie kolejny kapitał, ile on stanowi we wszystkich kapitałach, jakie my posiadamy, i przemnożone razy koszt danego kapitału. A więc u nas, jeżeli ten wzór chcemy rozpisać, musimy wiedzieć, że VAT to jest średnioważony koszt kapitału, że mamy udziały procentowe, to są zwykłe udziały procentowe danego kapitału w wartości kapitału ogółem. Interesuje nas również, jaki jest dokładnie koszt danego źródła takiego kapitału i ile mamy takich źródeł kapitału. A więc u nas jest to tylko konkretnie dwa, bo mamy kapitał obcy, czyli kredyt, i kapitał własny, tutaj to są akcje. Najprostszy wariant. A więc u nas kapitał obcy, dług to jest 550 tysięcy, kapitał własny 650 i wiemy, że koszt kapitału obcego, ten już faktycznie płacony, to jest 6,4%, a kapitał własny, czyli akcje, 20% w skali roku. A więc ten wzór, który tutaj ja Wam wygenerowałam, to jest wzór uproszczony, gdzie ten zapis taki strasznie matematyczny przekładamy na zapis bardziej przyjazny, gdzie kapitał własny podzielimy przez łączny kapitał, jaki posiadamy, przemnożymy razy koszt tego kapitału własnego, czyli 20%, i dodamy do tego
kapitał obcy, czyli ten nasz kredyt, w porównaniu do wszystkich kapitałów, jakie mamy w firmie i przemnożymy razy koszt tego kredytu, ale po uwzględnieniu podatku dochodowego. A więc ja, jak zwrócicie uwagę, nie przeliczam w tysiącach złotych, bo to faktycznie nie ma sensu. Jeżeli zarówno w liczniku, jak i w mianowniku obcięłam tysiące, wynik będzie dokładnie taki sam, a prościej jest liczyć. Nie popełnicie większego błędu. A więc kapitał własny na 650 dzielę przez łączny kapitał, jaki posiadam, mnożę razy ten kapitał własny akcji na 650 tysięcy złotych, dodaję do tego wartość tego długu. Ja, tak jak mówię, wszędzie pomijam procenty, przynajmniej procenty, tylko tysiące, żeby było łatwiej w obliczeniach, czyli 550 tysięcy dzielę przez łączny kapitał, jaki posiadam, czyli 650 i 550, i przemnażam koszty tego kapitału obcego, czyli kredytu na 550, razy tutaj koszty tego kredytu już po uwzględnieniu podatku dochodowego, i wychodzi mi 13,77%. I więc możemy wtedy powiedzieć, że średni koszt kapitału to 13,77%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.